Uroczystości związane ze świętem policji odbyły się dziś w Turku. Tradycyjnie funkcjonariusze udali się do kościoła pod wezwaniem świętej Barbary, gdzie wzięli udział w mszy świętej w intencji policjantów. Główny punkt obchodów, czyli uroczysta zbiórka, miała miejsce w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. Trudne lata właśnie z punktu widzenia tej dwuletniej pandemii, która ogarnęła no nie tylko Polskę, ale cały świat i postawiła wiele nowych wyzwań przed funkcjonariuszami, również tej jednostki w skali kraju na zasadzie wielokrotności prawie 170 milionów razy policjanci dokonali kontroli kwarantan. Także można zobaczyć, z jaką nową skalą obowiązków spotkali się policjanci, z jaką nową, nieznaną skalą obowiązków spotkali się policjanci, w tym również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Turku. Funkcjonariusze policji w ostatnich latach muszą mierzyć się z nowymi rodzajami przestępstw. Coraz więcej oszustów czyha na potencjalne ofiary w cyberprzestrzeni. Zdecydowanie ta przestępczość ewoluuje, wchodzi do sieci. Bardzo, bardzo w sposób znaczny wzrosła ilość przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci internetowych, sieci komputerowych, za pośrednictwem portali zakupowych, gdzie ludzie są oszukiwani na masową skalę. Także widać, że dość mocno ta przestępczość ewoluuje właśnie w kierunku przestępczości internetowej, w kierunku cyberprzestępczości. No dlatego też rozwój służb policyjnych w tym zakresie, nowo powstałe wydziały, komórki do zwalczania cyberprzestępczości powstają w całej Polsce i również myślę, że ta intensyfikacja działań w zakresie zwalczania tej przestępczości towarzyszyć będzie tutaj mojej jednostce. W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 65 funkcjonariuszy. Dzisiaj moi policjanci, którzy wzorowo, podkreślam, pełnią służbę, te awanse otrzymali, z czego niezmiernie się cieszę i niezmiernie jestem dumny. Podziękowania za wkład w bezpieczeństwo powiatu tureckiego przekazali policjantom lokalni samorządowcy. Święto Policji to znakomita okazja do złożenia gratulacji, podziękowań oraz także życzeń. Gratulacje dla tych wszystkich, którzy za swoją trudną, rzetelną i ofiarną służbę dostali odznaczenia, wyróżnienia, a także awansowali na wyższe stopnie w służbie policyjnej. Podziękowania właśnie za tą służbę, o której dzisiaj w przemówieniu swoim mówiłem, bo te lata, które napotkaliśmy niedawno, czyli czas pandemii, czy sytuacja związana z wojną w Ukrainie, pokazała, że zdalnie nie można wykonywać tych swoich obowiązków, trzeba wyjechać, trzeba być osobiście i tutaj policja właśnie stanęła na wysokości zadania i to, co określa sztandar, że jest symbolem męstwa, honoru i odwagi, to służba policyjna właśnie jest tego odzwierciedleniem i jest za co dziękować. Dlatego w imieniu zarządu powiatu, radnych Rady Powiatu, ale też wszystkich wójtów i burmistrzów powiatu tureckiego miałem tę przyjemność złożyć właśnie podziękowania, gratulacje, ale też życzyć, żeby ta służba przynosiła satysfakcję, że służy się mieszkańcom. Czego my wszyscy możemy życzyć turkowskim policjantom? Dużych sukcesów wykrywczych, ale z drugiej strony również spadku tej przestępczości na terenie powiatu tureckiego, żeby ten trend spadku przestępczości utrzymywał się przez kolejne lata z pożytkiem dla policjantów jednostki, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców powiatu.